Czytamy w księdze rodzaju, że wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt, które Pan Bóg stworzył. Wąż jest też często utożsamiany ze złym duchem, z szatanem, jest kusicielem. I o tym, jak działa zły duch. Jak działa zły duch, o tym w dzisiejszym słowie na dobranoc. Serdecznie zapraszam. Spokój i dobro, witam Was bardzo serdecznie. Wydawać by się mogło, że szatan, gdy nas kusi, to kusi nas do jakiegoś spektakularnego zła, nie ja wiem, do rozpusty, do cudzołóstwa, do kradzieży, morderstwa, jakiegoś złego słowa, złego uczynku. A okazuje się, że szatan może tak działać w nasze życie, że stracimy ochotę do życia. Że popadniemy w jakąś rozpacz, że popadniemy w jakąś nostalgię, w desperację. Tak jest inteligentny szatan. Potrafi znaleźć najsłabszy punkt naszego życia. I kiedy ten punkt znajdzie, i kiedy pozwolimy na to, żeby on działał w naszym życiu, szatan przystępuje do zmasowanego ataku. Tak jak powiedziałem, potrafi nawet wsączyć w nasze serce smutek. Papież Franciszek mówi o smutku. Że jest najtęższym z eliksirów złego ducha. Najtęższy z eliksirów złego ducha. Posłuchajcie proszę, jak szatan tego dokonuje, a dzisiejsza opowieść jest zaczerpnięta z książki 365 Okruchów. Pewnego dnia diabeł był głodny. Zabrał więc ze sobą worek i wybrał się na polowanie dusz. Miał apetyt na wyśmienity kąsek. Usadowił się więc między gałęziami liściastego drzewa, które rosło naprzeciw okna pewnego świętego człowieka, i czekał. Dzień dobrego człowieka był jednak przejrzysty, jak kryształ, i przebiegał na modlitwach, wypełnianiu dobrych uczynków i szlachetnych myślach. Ani jednego odstępstwa od tej zasady. Apetyt diabła rósł bardziej. Obawiał się jednak, że nie będzie mógł tutaj nic zdziałać. Aż pewnego dnia, kiedy przypatrywał się tej białej, jak śnieg duszy, spostrzegł, że i ona, podobnie jak wszystkie inne, miała jedno malusieńkie pęknięcie. Otóż każdego wieczoru święty człowiek pojawiał się w oknie i, zachwycając się zachodzącym słońcem, pogrążał się przez moment w melancholii i smutku. Diabłu wystarczyło to w zupełności. Skupił całą swoją energię na tej chwili. Wydrążył ją, rozszerzył i, kiedy stała się już dostatecznie obszerna i pusta, wlał w nią wszystkie swoje wypróbowane mikstury. Najpierw strach, potem niepewność, a na koniec desperację. Teraz wystarczyło mu już tylko sięgnąć ręką. Aby mieć wspaniałą kolację. Tyle dzisiejsza bajka, i choć to tylko bajka, to jednak daje trochę do myślenia. My ciągle powinniśmy pamiętać o słowach, które czytamy w Piśmie Świętym: że nieprzyjaciel, twój diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni wywierzę, przeciwstawcie się jemu. Oczywiście nikt z nas nie jest idealny. W każdym z nas znajduje się jakieś pęknięcie. Ale ważne, żeby mocą wiary, mocą łaski Bożej, odrzucać te wszystkie, wszystkie złe pokusy, to wszystko, co pochodzi od złego. Przeciwstawcie się diabłu, a odejdzie od was. Przeciwstawcie się diabłu, a odejdzie od was. Niestety, tak jest, że niektóre osoby. Właśnie pogrążają się czy w smutku, czy, czy w jakiejś rozpaczy, w beznadziejności. I to, I to sprawia, że tym kanałem, tym kanałem, wsącza się do serc tych osób to, co jak już powiedziałem na początku, papież Franciszek nazywa najtęższym z eliksirów złego ducha więc smutek. Smutek, który zatruwa życie, smutek, który sprawia, że nie ma perspektywy na przyszłość, smutek, który sprawia, że izolujemy się od innych, że, że pogrążamy się w samotności, że nie ma w nas chęci do życia. To jest, to jest wielka choroba duszy. Oczywiście nie ma takiej choroby, której Chrystus jako nasz Pan, jako nasz Zbawiciel nie byłby w stanie uleczyć wszystko jest możliwe wszystko wszystko Pan Bóg może uleczyć dlatego jeżeli pojawia się we was taki, taki smutek taka melancholia jakaś desperacja to to jest znak, że trzeba szukać ratunku u Pana Jezusa Święty Franciszek mawiał do swoich braci do tych, którzy dłuższy czas pozostawali smutni, wiecie, tacy, tacy malkontenci tacy bez życia ciągle narzekający krytykujący wszystkich tych braci święty Franciszek zachęcał, idź najpierw się wyspowiadać. Idź najpierw pojednaj się z Panem Bogiem, idź, oczyść swoją duszę, idź, wyzwól się od wpływu tego, co pochodzi od złego. I rzeczywiście wtedy wracała i radość, i pokój w serce tych braci, jakaś ochota na życie i perspektywa, perspektywa właśnie dobrego, pięknego życia. Powracała nadzieja. Tego wam z całego serca życzę. Tego pokoju w serca, tej nadziei, tego optymizmu, który sprawia, że, że, chce, iść się nam, że chce nam się iść dalej, że, że chce nam się zdobywać szczyty, że chce po prostu nam się być świętymi. Wszystkiego dobrego. Pokój dobro z Panem Ogiem, Dobrej nocy.